Według określenia encyklopedycznego piękno to pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikającego z zachowania proporcji, harmonii, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, cielesne, obiektywne i subiektywne. Pojęcie to jest silnie związane z teorią estetyki, prawdy i dobra. Już starożytni twierdzili, że o gustach się nie dyskutuje. Jednak to właśnie kryterium piękna towarzyszyło architekturze i jej tworzeniu od samego początku, mając istotny i decydujący wpływ na jej kształt i formę. Jeśli analizujemy kształt i to, co się w nim zawiera, nie sposób pominąć pojęcia formy obiektu architektonicznego i związanego z tym pojęcia i cechy piękna. Piękno przejawia się w architekturze na wiele sposobów. Uważa się za rzecz piękną, rzecz proporcjonalną. Jest to pogląd znany już od starożytności, utożsamiający piękno z proporcją. Pitagoras stworzył estetyczno-matematyczną wizję wszechświata. Wszystkie rzeczy istnieją, ponieważ odzwierciedlają pełen ład wynikający z tego, że realizują się w nich prawa matematyczne, będące zarazem matematycznym warunkiem piękna. Idea zastosowania arytmetycznej koncepcji liczby do geometryczno-przestrzennej koncepcji proporcji odległości pomiędzy różnymi punktami jest pitagorejska i opiera się na tetraktysie i jego konstrukcji. W metafizyce piękno jest jedną z transcendentalnych właściwości bytu, wyrażającą jego scalenie, przejrzystość, proporcję wewnętrzną, tworzyw bytu oraz doskonałość.